Często w rozmowach z Damianem na naszych live'ach mówimy o tym, że trudne życie mają akwaryści w czasach kryzysu energetycznego. Na szczęście nie chodzi tutaj o braki w dostawach prądu, bo jeszcze tego by brakowało, a raczej o wysokie rachunki za energię elektryczną. Niektórzy z akwarystów w tych ciężkich czasach chcą nadal zajmować się akwarystyką, ale są zmuszeni do cięcia kosztów. W takim przypadku dobrym wyborem są gatunki ryb, które nie potrzebują wysokich temperatur. Ba, nawet nie muszą mieć włączonej grzałki w akwarium. Ale ja tego nie polecam, może o tym trochę później. Są akwaria z niektórymi gatunkami ryb, u których nie będzie się włączać często grzałka. Oczywiście pod warunkiem, że to akwarium nie będzie umieszczone na dworze, a na przykład w pokoju z temperaturą pokojową, czyli te 23-24 stopnie. W dzisiejszym odcinku zaproponuję Wam paczkę 10 gatunków ryb, które nie potrzebują grzałki w akwarium. Teraz mega krótkie intro, po którym zapraszam Was na film. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Tym filmem chciałbym Wam pokazać to, że można zająć się akwarystyką trochę inaczej. Piękne rybki to nie tylko rybki z tropików. Są też gatunki ryb, które nie wymagają wysokich temperatur, a też mogą nas cieszyć swoim pięknem, ale też zachowaniami. A przy okazji możemy parę złotych zaoszczędzić na rachunku za prąd. I teraz oczami wyobraźni widzę Waszych partnerów, którzy mówią: Ja wiedziałam, że tak się da, tylko trzeba poszukać. Spokojnie, w dzisiejszym filmie ja to za Was zrobiłem. Łapcie paczkę 10 zimnolubnych gatunków ryb akwariowych. Oglądajcie ten film do końca, bo na końcu jest ważna informacja, która podsumuje ten film. Opowiem Wam też o tym, czy właśnie w takim akwarium z rybami zimnolubnymi potrzebna jest grzałka, czy raczej nie. Zaczynamy od rybki, w której się zakochałem na zabój i mówiłem już o tym wielokrotnie. Jest naprawdę takim mikrokozakiem wśród ryb akwariowych. Jest drapieżnikiem, ale małych rozmiarów. Osiąga tylko 2 cm długości. Nadaje się nawet do niewielkich nanozbiorników od 30 litrów. To jeszcze dodatkowo nie wymaga grzania wody, czyli używania grzałki. Chociaż jak mówiłem wcześniej, o tym jeszcze opowiem na końcu filmu. Temperatura wody dla tej ryby zaczyna się od 18 stopni Celsjusza, więc naprawdę niska temperatura osiągalna dla zwykłego pokoju. W środowisku naturalnym występuje w Azji, a dokładnie w Bengalu, Indiach i Butanie. Brzanka Denisona. Od razu mówię, że akurat ten gatunek nie jest moim pierwszym wyborem do wprowadzenia w moich akwariach, ale wiem, że sporo ta ryba ma wielbicieli wśród akwarystów. W środowisku naturalnym ta żywa rybka występuje w rwących potokach południowych Indii. I pewnie stąd jej całodobowy niemal ruch w akwarium. Rzadko kiedy można zauważyć, żeby ta rybka stała po prostu w miejscu. Temperatura wody dla tej ryby to od 15 do 25 stopni, więc może spokojnie też pływać w chłodniejszej wodzie. Kirysek lamparci. Żeby nie było, że w akwarium z niską temperaturą nie będzie tak zwanej ekipy sprzątającej. To rybka, która toleruje temperatury zaczynające się od 20 stopni Celsjusza. Nie wymaga zbyt dużego akwarium, chociaż sama nie należy do małych ryb, ponieważ osiąga nawet 7,5 cm długości. Pochodzi z Peru, Ekwadoru i Brazylii. Ogólnie większość ryb z rodzaju Corydoras wytrzymuje podobne temperatury. Też większość kirysków można zachęcić do kopulowania, do tarła w sposób taki bardzo prosty, że po prostu podmieniamy na świeżą, troszkę zimniejszą temperaturę niż jest w akwarium i to właśnie te rybki zachęca do tarła. Ale też tutaj w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że są też wyjątki. Niektóre kiryski lubią też cieplejsze wody. Przylga chińska, znana wśród akwarystów też jako cudaczek. Przyznam Wam, że też lubię, uwielbiam nawet powiedziałbym tą rybkę. Większość tak zwanych zjadaczy glonów nie jest zbyt atrakcyjna wizualnie.
Jednak uważam, że w tym przypadku zupełnie jest inaczej. Bardzo piękna rybka i wszystkim Wam ją polecam. Pochodzenie tej ryby to Azja, a dokładniej Chiny i Wietnam. Temperatura wody, w jakiej lubi przebywać ta rybka, zaczyna się już, uwaga, od 16 stopni do 24. Naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z większością glonów w akwarium, jest łagodna i towarzyska w stosunku do innych gatunków, więc idealnie nadaje się do akwarium wielogatunkowego, tak zwanego towarzyskiego. Jeśli chodzi o zachowania w własnym kręgu gatunkowym, to niekiedy zdarzają się pościgi po akwarium cudaczków, ale to nic poważnego. Naprawdę polecam tą rybkę Wam. Wielkopłetw wspaniały. Legenda czasów komuny wraca. To naprawdę piękna rybka i przy tym bardzo odporna na obniżoną temperaturę. Ta ryba toleruje duże przedziały temperatur. Od 15 do 28 stopni Celsjusza, a więc zakres temperatur jest dość duży. Niestety tym razem należy wspomnieć o dość trudnym charakterze tej ryby. Jeśli chodzi o inne gatunki, to nie jest najgorzej, ale jeżeli na przykład dwa samce wpuścimy do niewielkiego akwarium, na przykład 200 litrów, to naprawdę tego już nie polecam. Pochodzenie tych ryb w środowisku naturalnym to wschodnie Chiny i przyległe wyspy. Neon zielony. Mniej znany kuzyn neonka innesa. Jak dla mnie ładniejszy i tak nieoczywisty, jak wspomniany wyżej neon innesa. Po prostu ma taką ładniejszą, jak dla mnie, subtelniejszą urodę. To naprawdę świetna rybka, znana też pod nazwą bystrzyk błękitny. Ta niewielka rybka wytrzymuje niskie temperatury, które według znawców tematu mogą się zaczynać nawet od 21 stopni. Pochodzenie to Ameryka Południowa, Wenezuela, Kolumbia i Brazylia. Ciekawa propozycja do niewielkiego akwarium, dlatego że tą rybę można już hodować z powodzeniem od 40 litrów w niewielkim akwarium. Należy jednak pamiętać, że to ryby są stadne i najlepiej je trzymać w stadzie minimum 10-12 sztuk. Brzanka odeska, brzanka birmańska. To ciekawa rybka, która nie wymaga olbrzymiego akwarium. Wystarczająca wielkość zaczyna się od 100 litrów. Temperatury, jakie toleruje ta rybka, zaczynają się od 20 stopni. Jest dość dobrze rozpowszechniona w środowisku naturalnym. Można ją spotkać w Pakistanie, Indiach, Nepalu, Bangladeszu, Sri Lance i Tajlandii. Jest dość dużą rybką, bo osiąga 10 cm długości, ale nie sądzę, żeby była jakaś hiperagresywna w stosunku do innych gatunków. Gara panda lub gara flavatra toleruje już temperatury zaczynające się od 19 stopni. Chętnie zjada glony i to naprawdę bardzo różnorodne. Jednak już większe osobniki należy dokarmiać odpowiednim pokarmem roślinnym lub też mięsnym. To łagodna rybka, która na pewno przyda się w każdym akwarium. W naturalnym środowisku można ją spotkać na Birmie w Azji. W akwarium najlepiej trzymać co najmniej 5 osobników. W takim statku tworzy się hierarchia. Ciekawa rybka do obserwacji. Polecam. Modrok Gertrudy. W środowisku naturalnym występuje w Australii i Nowej Gwinei. Najniższa temperatura tolerancji dla tej ryby to 21 stopni Celsjusza, więc spokojnie też łapie się do pokoju, w którym będzie panowała temperatura pokojowa. To bardzo piękna i łagodna rybka, którą najlepiej trzymać w stadzie około 10 osobników. Jak się da rozróżnić płeć, to najlepiej będzie, jak w tym stadzie będzie przewaga samic. Jeżeli za mało samic, za dużo samców, to po prostu te samce zaczynają, delikatnie mówiąc, fisiować i po prostu nic nie robią, tylko całe dnie się stroszą do siebie. Niby nie potrzebują aż tak dużego akwarium, ale najlepiej, jak długość takiego zbiornika wynosi co najmniej 45 cm. To dość aktywna rybka, która lubi dużo pływać i potrzebuje przestrzeni do tego. Tęczanka niebieska osiąga długość od 8 do 10 cm, w zależności w jakich warunkach jest trzymana. Pochodzi z Papui Nowej Gwinei, a dokładnie z jeziora Kutubu. Najniższa tolerowana temperatura przez tą rybkę to 20 stopni Celsjusza.
wymaga dość dużego akwarium z uwagi na swoją wielkość i umiłowanie swobodnego pływania. Minimalne akwarium dla tej rybki to 200 litrów z uwagi na to, że nie tylko jest dość duża, ale też to jest ryba stadna. Należy ją hodować w stadzie od 7 osobników wzwyż. Nie chcesz wydawać fortuny na rachunki za elektryczność? Masz paczkę 10 gatunków fajnych ryb, które nie wymagają dużych temperatur. Jeżeli film spotka się z dużym zainteresowaniem, w postaci komentarzy i łapek, już w niedługim czasie postaram się nagrać kolejny film, kolejny odcinek z gatunkami ryb, które nie wymagają wysokich temperatur, a wytrzymują dość niskie temperatury. Teraz ważna wiadomość. Nie zachęcam do tego, żeby całkowicie odłączyć grzałkę z akwarium, dlatego że to sprawi, że mogą być skoki temperatury w akwarium, szczególnie w nocy. No chyba, że w tym pokoju, co jest akwarium, jest jakiś termostat i cały czas temperatura będzie ustawiona na jednym i tym samym poziomie. Polecam mieć jednak grzałkę w akwarium, która przez to, że będzie ustawiona na niskie temperatury, będzie włączać się sporadycznie. I właśnie to sprawi, że temperatura w naszym akwarium będzie stabilna. No niekiedy nie można być całkowitym cybulakiem i oszczędzać na wszystkim. No nieraz warto po prostu dla dobra zwierząt, które żyją w naszych akwariach, troszkę jakby z kieszeni wydać. Ale tak jak mówiłem wcześniej, wybór tych gatunków ryb, które lubią troszkę niższe temperatury, sprawi, że po prostu za prąd zapłacimy mniej. Teraz tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim wspierającym kanał Aquascaping TV. A wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do tego elitarnego, zacnego grona, mówię tylko, że to bardzo proste. Wystarczy kliknąć w ikonkę wesprzyj, a tam system już sam was poprowadzi. Są to naprawdę niewielkie sumy, które sprawią, że ten kanał będzie się rozwijał jeszcze lepiej. Mam zamiar kupić nowy program do robienia filmów, więc te filmy powinny być jeszcze lepszej jakości. To taka wasza wirtualna kawa, którą chcecie mi postawić za to, że robię dla was filmy. Jak zwykle, teraz przyszedł moment na naszą cykliczną już taką zabawę. Proszę, żeby wszyscy ci, którzy dotarli do tego miejsca, a to znaczy, że oglądali film w całości, napisali jakieś zdanie ze słowem temperatura. A ja za to wam przypnę serduszko w komentarzu. Dlatego, że wtedy będę wiedział, że oglądaliście właśnie ten film do końca, a to naprawdę nie lada wyzwanie i nierzadko sam siebie do końca nie daje rady słuchać. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejne odcinki, które wspierający mogą już teraz widzieć, dlatego że po prostu to jest jeden z bonusów wspierania kanału Aquascaping TV. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!